Wspomnieliśmy tutaj, że czekają nas dwie imprezy. Zlot AN2 i zlot agrolotników. Zlot agrolotników jest połączony z 80. rocznicą powstania tutaj zakładu. W związku z tym Karst, który organizuje ten zlot agrolotników, zwrócił się tutaj do zakładu i między innymi do pana Szaniawskiego. Ja nie wiem, jak się nazywa, zapomniałem, jak się nazywa ta organizacja, a po prostu... Promlot. O, właśnie. I wspólnie doszli do wniosku, że trzeba coś napisać, jakieś opracowanie na ten zjazd lotników agro, które to opracowanie ma robić pan Lesław Karst z Zuła, nie z Zuła, ale z Okęcia, nazwijmy, bo ja dokładnie umiejscowienia nie znam. I doszło do tego, że zwrócono się przy pomocy maili, między innymi do mnie, żeby coś napisać, bo chodzi o pierwszy wylot w 67 roku do Egiptu i Sudanu, który to wylot zapoczątkował latanie tam w Sudanie, które 40 lat później było kontynuowane. I zdaje się, że Mirek też, Wojtek też tam coś tam dawał temu Karstowi, jakieś tam, nie wiem, jakieś zdjęcia czy coś takiego, prawda? Tak. Pani Stępczykowa dała odpowiednie tam zdjęcia. No ja jej dałem. Chyba Franek też wysłał. Tutaj dałem. A do mnie się zwrócono, żebym ja coś napisał na temat tego, ile tam pamiętam z tamtego wylotu. Ile mogłem, ile miałem tam dokumentów, tutaj Jurek może potwierdzić, to, że to napisałem i jest dostępne jest to, bo wysłałem panu Szaniawskiemu, pan Szaniawski to ma, to opracowanie, łącznie ze zdjęciami, tych zdjęć jest ponad 50 tych zdjęć jest. Każde zdjęcie jest opisane i ono ma, to opracowanie ma wejść w z kolei opracowanie pana Karsta na okoliczność tego zjazdu agro i 80-lecia. No to chciałem właśnie kolegom powiedzieć, że takie coś nastąpiło i to jest już... Będzie książka w granicach 300 stron. No to już jest u pana Karsta, i zresztą u pana Szaniawskiego, a to mówię dlatego, że skoro pan historią się interesuje, to tam ma pan bardzo dobre pole. Ja znałem to wszystko. Wiem o tym wszystkim. No. Dodatkowo mogę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że pan Karst razem z panem Szaniawskim, czyli z tym stowarzyszeniem, załatwili, że pewna grupa, nazwijmy to, zasłużonych lotników mogą dostać odznaczenia państwowe. I zakomunikowano mi, że ja jestem brany pod uwagę i w związku z tym musiałem tam dać odpowiednie dokumenty, które posłużyły do opracowania tego wniosku. I ten wniosek jest, czy to będzie załatwione, czy to nie będzie załatwione, nie wiem. Jeżeli ma pan tylko zasługi, na pewno będzie pozytywnie. Ale dobra, ja mam coś takie pytanie, jeżeli pan mógłby to przerwać. No dobrze, a wy jako swoja grupa na przykład nie mogliby się napisać, nawet mówię 30 zdań na temat swojej grupy, tych seniorów lotnictwa w Mielcu. Słuchajcie, jest zdjęcie. Do tego damy, no mówię, niech będzie 30 zdań. Jesteśmy taką grupą lotników, pilotów, mechaników, można by mi nazwiska, spotykamy się, wspominamy. Proszę pan, jeszcze chciałem jedną rzecz, jeszcze nie dokończyłem. No. Oprócz tego, skoro pan jest zainteresowany historią w ogóle latania, to latanie w Mielcu jest tak
mocno powiązane z aeroklubem, że się w głowie nie mieści, gdyż prawie, że wszyscy piloci, na przykład doświadczalni, wywodzą się z aeroklubu mieleckiego. No to mało, tam kilka osób gdzieś tam było z wojska różnymi sposobami. Ale i w związku z tym nie od rzeczy by było sięgnąć po ostatnią napisaną kronikę aeroklubu powiązaną z kroniką zakładu. Bo w tejże kronice aeroklubu, która jest na 105 czy 108 stronach, bardzo wnikliwie napisana, to zajdzie pan Ziobroń pisał, jeśli się nie mylę. Mam to opracowanie, przeczytałem całe i jestem zachwycony, że tak wnikliwie, nawet nie spodziewałem się, że są niektóre rzeczy podane takie, że skąd on się zastanawiałem, skąd on nawet takie mógł mieć możliwości, takie możliwości. W związku z tym pan jako historyk tego stowarzyszenia tutaj, o którym tutaj mowa była, to powinien się zainteresować, a może się już pan zainteresował tym opracowaniem aeroklubowym. Jeśli to pana interesuje, a nie ma pan możliwości, to niech pan da mi swój adres mailowy, to ja panu to opracowanie prześlę. Nie ma problemu. Bo nie zastrzeżono mi, przesyłając mnie mailem to opracowanie, nie zastrzeżono, że nie mogę dalej puścić. Zresztą nawet jest to konieczne, żeby to szerszy ogół się o tym dowiedział, nie? Ja na świecie, to jest, im więcej wie, to jest lepiej chyba, nie? Z pewnością. Nie zawsze. A no. Grafii, to jest chęć poprawienia swojego życiorysu. Tak. W związku z tym ja nie kwapię się do takiego czegoś. Znam taki... No słyszałem, że dostał pan takie zadanie, żeby napisać, tak, ale to pan to się go nie... Znam, proszę pana, taką autobiografię jednego z pilotów doświadczalnych mieleckich, który napisał takie coś 500 stron i na każdej stronie jest kłamstwo. Nie ma strony, żeby była prawda. To wiele takich jest. No ale słuchajcie, jeżeli ktoś wydaje za swoje pieniądze, wolno mu wszystko. No nie, no tak jest. Dlatego mówię, że nikt nie zmusi do tego. No. Teraz mam ci tak głośno powiedzieć. Drugi dobrze. Najlepszy pilot, no nie wiem, to jest najlepszy pilot. Bardzo to dobrze, Teofila. Tak. Człowiek, który lubi koło siebie dużo pisać. Przecież wszyscy go znamy tutaj. Wszyscy go znamy, bo razem pracowaliśmy. Ale jak ja widzę tutaj, począwszy od Wojtka, nikt o sobie tak nie mówi jak Teofil. Tak. A więcej? Czy byśmy już... No znaczy, słuchajcie, on nie mówi, on to przelewa na parku. On potrafi przelewać. Ostatnio, bo ja mam kontakt z nim. Nie mam do niego żadnej pretensji. Ale on jest i historyk ostatnio, i specjalista, największy mechanik. Jakie usługi robił za granicą. Ale spośród nas, w ilu krajach ci ludzie byli, pomagali, szkolili nawet mechaników, to Teofil nawet nie wie. No dobra. Powiedzenia Marian Gronek, ale już teraz nic nie powiem, bo już go położyliśmy. No słuchajcie, no jesteśmy w takim wieku, że niestety, jak to się mówi, coraz częściej się spotyka w kościele i na cmentarzu w tym samym celu, nie? I coraz mniej. Moje zdanie na temat pisania to jest takie. Pisać to prawdę, a jak kłamać, to się zamknąć i nic nie mówić.
Nie. Moja stara matka będzie mi miłość. Takie nowe kasowane, mój dobry, się wypróbuję. Nie opowiadaj, masz to mi nie Ale jeżeli ktoś nie powie tego, co jego dotyczy, no to kto o nim napisze? No to na przykład licencji, coś się robili, czy w ogóle pożegnania z zakładem, czy coś, słuchajcie, to zostanie już. Ja mam powiedzieć, że ten film, co ja wam puściłem, to w tej chwili ma ponad 500 oglądnięć już w tej chwili. No ludzie, no ktoś to... W internecie? Tak, w internecie. Ja daj pan mnie teraz, gdzie to jest, napiszmy. Dobra, ale to nie wzięłem wizytówek, mówię, następny raz wezmę wizytówkę, dobra? Na Facebooka przejrzeć. Nie, na Facebooka nie porzucam, nie. O tym mówieniu, jak kto o kim mówi. Następny raz wezmę wizytówkę, dobra? No, to także... Najstarszy członek aeroklubu. Siedzi cichutko. Roman Lechociński. No chyba najstarszy. Boże, nie tak. Ja się szkoliłem w Liwocie Dolnej na szybowcach i nie wiedziałem, że on był wyciągarkowym w Liwocie. Tam kurde mechanikiem był w Liwocie wtedy, jak ja się szkoliłem. Ja się dopiero po latach dowiedziałem, że on mnie ciągnął na bezaku. Słuchajcie, ale ja wam powiem tylko tyle. Ja nie mówię, żeby pisać życiorysy, ale naprawdę mieliście różne ciekawe jakieś historie, wydarzenia i warto się tym pochwalić. No nie tak jest? Przecież jak człowiek gdzieś żyje, pracuje, to no różne są rzeczy się dzieje. No ja w pewnym sensie to pochwalę się trochę może. Z aeroklubem się związałem w 1948 roku. Jakby się chcieli wiedzieć. Tak, proszę was. Po prostu, ja byłem kierowcą zakładem, powiem wam szczerze. Wróciłem z wojska, ja nie miałem na czym jeździć, bo samochód był jeszcze w remoncie, po 2 latach. No i patrzę, dosłownie wam powiem, o czym chodzi. Pan kierownik dał mi samochód, bo kierowca się rozchorował. Rozchorował się kierowca, proszę ciebie, no obejrzałem, to był przewroleciak. No i zapuściłem, patrzę, no chodzi, bo to miałem wtedy do Rzeszowa jechać. No i dobrze, wyjechałem, po prostu powiem wam, z garażu, jak może wiecie, gdzie były garaże, za bramę główną, silnik mi się zagotował. Co za cholera? Chłodnicę, wyłączyłem chłodnicę, patrzę, wszystko jest w porządku mniej więcej. Zapis ten nóż, proszę ciebie, do karteru wyjmuję, piany pełno, proszę ciebie. Poczekałem chwilę, wróciłem i do pana kierownika się pytam, kto to jeździł i na czym? Co to jest. Woda. Co to było? Nie woda. Bo on zatarł silnik, wlał olej, wlał nowego oleju i proszę ciebie, i poszedł na chorobowe. No. I poszedł na chorobowe. No ale to była taka pierwsza rzecz. No i tak się żeśmy z panem kierownikiem starli trochę. I on mi powiedział, ja nawet nie wiem, czy pan umie jeździć. Ja mówię, proszę pana, ja nie wiem, czy pan w ogóle zna się na silnikach. No. Niech pan zobaczy, co jest. No a pod okapem taka stoi taka maszyna, silnik pracuje. I tak zdenerwowany, tak poszedłem tam, się przyglądam na to. Nareszcie słyszę z tyłu. Z tyłu podchodzi facet, kierownik 56 Wydziału wtedy. I mówi, no co się tak, Wojtek, przyglądasz na to? Ja mówię, bo nie wiem, co to jest, bębny, co to takiego jest? A oni sprowadzili
z niemieckich tych lotnisk wyciągarkę, tylko tam był silnik popsuty i zrobili remont silnika i docierali go tam. Ja mówię, to jest wyciągarka. A jaka wyciągarka? Do szybowca. To był 40. Wojciech, przepraszam cię bardzo, muszę już iść, kontynuuję, a ja już muszę iść. No, to długo nie będzie, no w każdym razie. No, pozdrów mam żonkę. Dzięki. Cześć. I mówi, a chciałbyś tam iść stąd? Ja mówię, pewnie, że bym chciał natychmiast. Bo już taki byłem wkurzony. To załatw sobie w ogóle przyniesienie. No dobra. I od tego czasu zacząłem w aeroklubie pracować. Właściwie robiłem, składając te CSS-y trzynastki, cośmy robili. To był 48 rok. I te CSS-y żeśmy składali. Robiliśmy ścianki, to tamto, a w międzyczasie tą wyciągarkę przyciągnąłem tam pod trójkę i zapuściłem też. Jeszcze żeby chodził parę ładnych godzin, to dwa dni chyba jeszcze docierałem. I od tamtej pory wyciągarkę zaciągnąłem tam i nauczyłem się wyciągać, jak to się mówi. No. Patrzeć, jakie będzie te. Szymborski był kierownikiem. I on był kierownikiem od razu aeroklubu tak samo. I Terlik był, trzeba go znacie, wtedy tak samo. To i cały czas na wydziale byłem. I jak był czas jakiś, to mnie wypożyczali tam. Do momentu 50. A, ja jeszcze w międzyczasie z Lechem na Kodronie latałem. Mam 50 parę godzin na Kodronie. To był francuski samolot dwusilnikowy. Pierwszy mój lot na Kodronie. No i potem do 54 roku, aż 54 czy 50. Ten został pod hangarem. Przyszedł ten. Do Litki podobny. Gołąb przyszedł. Czterech ich przyszła tam od. No, Gordak. Gordak był kierowcą. No. Czterech właśnie by przyszło. A potem. Gorik. Po paru latach to już nawet na wydział i nawet na montaż poszło potem. No. I od tamtych, do tego roku byłem powiązany z aeroklubem. Ostatnio żeśmy mieli święto lotnictwa. 50 chyba to był 4 albo 5 rok. To ostatni raz obsłużyłem jeszcze to wszystko. No jeden z nich był tak fajny, dobrym mechanikiem, że miał poprawić iskrownik jeden. No i potem ja mówię, tylko pamiętaj, żebyś na ząbek balut założył na ząbek. Tak, no przecież wiem. Zdążył zapuścić, silnik przechodzi, znaczy jeden z iskrowników nie pracuje. Ja mówię, no i co jest? Do iskrownika balut złamany i do widzenia. I to się skończyło. Ale ty mówisz już o okresie, kiedy był reaktywowany aeroklub. Drugi raz. Czyli tak. Kiedy Gołębiewski reaktywował, tak. To jeszcze za tym. Ale było jeszcze początkowo, kiedy na szybowcu latano z Górki Cyranowskiej. A no był tak to był okres, jeszcze to później to był aeroklub. To mnie nie było jeszcze wtedy. Nie wiem dlaczego. Czyli Górka Cyranowska była goła, tak? Bez drzew była, tak? Bez drzew. Tak, goła. Rosjanie wycięli tamtą część lasu. I wtedy jeszcze nie było tych domków za Górką Cyranowską. Ale to były loty w którą stronę? Nie, to były z Górki Cyranowskiej, powiedzmy od strony, no z tej strony tak był, a na gumę był wyciągany, prawda?
A lądowanie było tu, gdzie teraz są domki za górką Ceranowską. Nie było, nie było. Nie było ogrodu wtedy jeszcze tych pracowniczych, ani tam zabudowy. To ja to pamiętam, bo jeszcze, że tak powiem, nie byłem w tym bo jako tak jak bloki stoją, jak bloki wtedy były, tylko jeszcze stare bloki chyba. A kiedy już był rekrutowany aeroklub, bo to co mówisz, Żygołow i ten tego, to już było Zagłębieskiego, kiedy to był już aeroklub, prawda, tego. Ja pamiętam, bo to była reaktywacja, była tutaj jest taki domek tam przy głównej ulicy, a później było świetlica, była aeroklubowa, była tutaj, też gdzie tam basen koło kościoła był, to co teraz jest zasypane. I tak, tak. Zanim powstało tutaj jakieś... No i tego bloku jeszcze nie było. Czy w tym miejscu co jest basen, co było? Proszę? Tam co basen był później, to co było? Nic, to jest park jest ten. Teraz jest park. Wiem. I ten budynek, który jest tam, nawet jest jeszcze to łóżkowe. Tam była świetlica aeroklubu po raz pierwszy. Później zaraz... Czyli ze świetlicy mieliście blisko na górkę Ceranowską, tak? Tak. Ja powiem, jak to mnie Ktyrwyk załatwił, że przecież byłem w aeroklubie. Byłem z nimi, rozmawiałem, wszystko pięknie, no nie jak se mieszkali. Wiesz, ten mórz, ten kawałek, Tyryk wyskoczył. Ej, jak się pan nazywa? Zapomniałem. Zaczekaj pan. A to... Ty, przerwałem, jak mnie Tyryk przyjął, ja bym nie był. Wiesz, za mną i... Chodź pan, ja bym panu chciał koniecznie mieć u siebie. Pani, powiemy tak, był pan wczoraj na osiedlu, byłem. Widział pan rodzinę na chodniku? Nie. No i pan przyjdzie, że będziesz pan na chodniku mieszkał. I mówi mi, że tam jest po Ebenricie, po Żywowskim, po Janiaku mieszkania, któryś będzie. Zgadzamy się? Chodź pan, zostaw panu mój. Wtedy jeszcze była taka dobra sytuacja. W ten sposób nie zostawił. A w ten sposób, żeby tak zawsze zresztą nie miał kogoś, żeby ktoś mieszkał z rodziną na chodniku. To był okres, kiedy właśnie całe osiedle, mieszkania, to były własnością zakładu. I w ten sposób, jeżeli kogoś chciano ściągnąć do zakładu, to mu od razu dawano mieszkanie. Ale wrócę jeszcze do Kulpy. Kulpa długo był. Bo ja pamiętam, już nie pamiętam roku w tej chwili. Ja go wypuszczał z Kulcym, ale on był latający. Puszczał latający. On był kierownikiem. Tak, kierownikiem aeroklubu. Bo Tyrlik nie był latający. Nie, Tyrlik był z prezydentem. Moi drodzy, mówicie. Tyrlik było 40. Ale co, musisz iść też? Nie muszę iść, bo ja się tak cieszę. Bo ja się tak młodo czuję, jak słucham tych opowiadań. Ja dopiero w 56 roku na nakaz pracy przyszedłem. To ja się tak młody czuję między wami. A ja wróciłem z wojska, jak się wróciłem na starcie. Pamiętam jedną sprawę, jak żeś przed życionką na sankach dzieciaki pracowały nad tą. Tam na hangar pracowały, bo nie wiesz jak zostawić. Pamiętasz taką sprawę? Ty mówisz, że prawdę piszą tam w tym. Tak to widzisz, żeby wszystko była prawda. Proszę wydać na to. Nie tak jest Macierewicz. Zawsze się tam coś znajdzie nieprawdy. Macierewicz, już jakieś książce mówi, że prawda. Trzy prawdy. Prawda, tylko prawda. I jego problemy z samolotem zawsze. Później samolot my mieli, wyciągnęliśmy samolot na lotnisko, nie było pilota. Tadziu wracał z Lwowa i na wieczór dwa wyloty jeszcze, kurde, spadochroniarzy. Było wielu pilotów, ale a kto nam zapłaci? No i siedzieliśmy jak to, jak nie, to uziemieniśmy byli, bo loty... Ale to było braki, było pilotów, czy były braki paliwa? Były piloci. Paliwo było, samolot stał. A
No kto dla spadochroniarzy miał zapłacić pilota? Pamiętasz, jak proszę, bo jest ksiądz? Jakiś tam przyjaciel spadochroniarzy, ksiądz. Tak. No, ja wywoziłem. Życzy, tak, sprzedać. I tak, ten ksiądz chciał się przedać, nigdy nie lat. No to spadochron, tego bo spadochrony muszą być. Tego, i tak idziemy z tymi spadochronami, a ten ksiądz mówi, to ja bym prosił tak jak najbliżej szefa. Jak najwyżej. No to był Arczewski na pewno. To był ksiądz Arczewski. W każdym razie wyskoczyli, ksiądz został. I ja tak szybko następnie wypaczałem. Tak założyłem i tak szybko z powrotem wylądowałem. Podkowuję, a cały ten tamtek zaszczany. Wzięli tego księdza. Ksiądz nie wytrzymał tych rzeczy, ale ja wziąłem tam starni tego, nie. Następny, wylądowałem po następnym, pytał się, co z księdzem? O, leży jak skóra z diabła tam za miejscu. Skończyły się te stopnie, gdzie ksiądz wrażenia swoje. No to nie to. Bo ja nie wiedziałem, że to tak jest z tym latach. To chyba nie skorzenowane. Teraz, mówi, jak ci grzesznicy będą przychodzić do spowiedzi, to ja im za pokutę lot samolotu. Na akrobację. Dużo było takich lotów, na przykład na nocne skoki spadochronowe do wody, albo w ogóle na wodę w Białce. No i tak, dostawaliśmy samolot z WSK, a pilot jak zwykle, tylko Tadziu był do dyspozycji. I zwykle tydzień, dwa trwały te zawody na skoki do wody. No wspaniała impreza była. Lokal, ja bym tego nie... Ja bym stamtąd... Mam, tylko że nie nadaje się do nagrywania. To łączymy. Nie, ja szczerze. Na przerwę. Kilku koczków, którzy nie mieli uprawnień do skoku na wodę. No i Tadek mówi, a to ileż to? Polećmy wieczorem, wyrzucę was i tego. I rzeczywiście, ja miałem uprawnienia, to wziąłem tych skoczków i stadiem polecieliśmy. I na to Jezioro Czarne przy okazji harcerzom, nie? Pokaz zrobili. Ale tak niefortunnie się zmienił wiatr akuratnie, że nas zniosło na ten las ze żmijami. I lądowaliśmy na brzegu tego jeziora. A żeby dojść w ogóle później do drogi, to trzeba było przez ten las ze żmijami przejść. Tak, takiego moje... A hodowla tam była? Tak, to było dla jakiegoś instytutu, tak, hodowla żmij w tym rejonie. Także przeżyliśmy tam trochę. Mam, ale... Czego? Proszę pana. Jerzy Krupa, jako najmłodszy z tego grona, które było przede mną, muszę powiedzieć jedną rzecz. Każdy z poprzedników, który się wypowiadał, czegoś mnie nauczył. Do Mielca trafiłem w 1968 roku, z Zamościa pochodzę. Od 1969 roku praca na lotnisku w Mielcu. Czyli wzuła, tak? Zaczynałem jako mechanik lotniczy na Wydziale 57, czyli na Wydziale Startu. Później zacząłem się bawić w biurokratę, byłem przez 3 lata zawiadowcą lotniska w Mielcu. Po zdobyciu uprawnień pilota w Aeroklubie Mieleckim przeszedłem do ZUA i w ZUA jako pilot, instruktor pilot, szef pilotów i skończyłem na zastępcy dyrektora do spraw operacyjnych ZUA, aktualnie na emeryturze. Jest tam blisko podejść, pomaga synowi. Jeżeli ja bym miał na przykład do Oborskich albo na Sprawę Mieleckich, to by już nogi nie pozwolą. Staż. Ale tego, co był, tego, co w 67 tam był. Tak, samostrony. Ale w domu. Ponieważ jesteśmy...
piątek. No wiem, ale ja wiem, ale od kiedy? Jak dawno się tutaj spotykacie w ogóle? Dłużej. Ile? Bo w domu partii żeśmy pierwszy spotykali. Tak. W domu partii, potem później w aeroklubie. Potem w aeroklubie. Także chyba to już jakieś 6-7 lat. 6-7 lat. Ale nie tu. Nie. A tu ile? Nie. Tutaj chyba. A tutaj to ja Jak Zbyszek Nowakowski umarł. Tu już nie przychodzi. Tak, Zbyszek nie przychodzi. Lata tak lecą, że. Zbyszek w zasadzie nie przychodzi. Kalendarze tak przychodził. Do aeroklubu przychodził. Do aeroklubu przychodzi, owszem, to jest fakt. Ale wy mówicie jeszcze o starym aeroklubie. Starym aeroklubie. Stary aeroklub. Tak. No on był jeszcze tutaj najbliżej, bo teraz potem. Potem jeszcze w kawiarni żeśmy byli tam i z Radomyśla wszyscy Mielcu. A to tak. No jaka tam jest grupa z Radomyśla? Bo tam kto tam jest z Radomyśla? Z Radomyśla nie ma nikogo. A no nie, no jest. To was zarządzi. No Ziobroń tylko może pan. No Ziobroń. To nie, Ziobroń. On jest zarządziano klubu. No wiem, ale kto tam więcej w tej waszej grupie? Był tam ktoś jeszcze z Radomyśla? No we trzech przychodzili, kurde, do domu partii tam jeszcze. A z Malinia przychodził ktoś? Tam z tym z Chorzelowa? Z tym dużo mechaników jest. Nie wychodzi. Wczoraj po pogrzebie rozmawiałem z Józefem Pierzadło. No, Józef mówi, że tego to podobno ostatnie spotkanie. Bo Wojtek to ja się nie wiem. Do końca. A jak tam gdzieś będzie na Starym Mielcu, to ja wypisuję się z tego. No nie wiem. Ostatnio spotkaliśmy się w tym Domu Kultury. Nie zawsze tam chodzić, kto tam? Zamiast w kawiarni. No ale to znaczy gdzie w Domu Kultury? W osiedlowym. Aha, w Odeku. Nie, to słuchajcie, w Odeku. To jest dobre miejsce, tylko jak myślicie daleko, to... Nie no, Promot 30 się spotyka. Promot się spotyka w Odeku przecież, nie? A, no to no. Teraz bo to no, tam jest duża sala, to tam nie ma małych. To zależy która. Jest duża, jest mniejsza. Mówicie panowie o tym klubie emerytów tam w Odeku? Nie, w związku z tym, planowanym zjazdem tam, to ja tam na to... Sporadycznie się tam spotykamy do ustalenia detali. Przepraszam was bardzo. 5 czerwca. No, on później był stał, jego tam jakiś pasjonat drzewo składał, tam się jakieś drzewo na niego obaliło. I później jeszcze jak go, zamiast go zdemontować, to go po prostu porozdzierali. Jak przywieźli do Szczeniawy, to było kupa śmiecia. To ja szukałem dokumentacji, żeby co się pamięta, jakby to wszystko poskładać. No w sumie fajnie było. Nie, no ładnie. No, całe szkopu był w tym, że to nie, bo to ja wiem, nie rozbite. Ja, to było południe, lądowanie to było między dwoma, tu zboże, na drożce takiej tej, co traktory jeździły, to było całe lądowisko. Ja akurat wtedy siałem pszenicę. Jak ona później zeszła, to pięknie to wyglądało w PKR-ze, to jeden łanur niusieńko zasiana pszenica. Ale nie wszystko mi poszło, co się zablokowało, tam i połowę poszło, a połowę zostało. Podchodziłem do lądowania, bo to krótka była ta i wziąłem i w pewnym momencie mnie bąbel, no zdusiło mnie. No. A żeby to był stłokowy, to dodał gazu i szybko śmigło złapie. A tutaj nim turbina się tego, to przywaliłem podwozie, proszę siebie, podwozie wyszło skrzydłami i na tym się cała impreza zakończyła. A to na M15, tak? A tak poza... A tak. Na M15, no. No ale... Wtedy właśnie ten dyrektor z Szczeniawy, jak był w Krakowie, no to jemu się to tak podobało, że... On jeszcze wystawę u siebie by chciał to dokończyć. No i tam Karst dorabiał bo Wilga Rolnicza to była jeden egzemplarz, ta to była dorabiana ze styropianu, tam podoklejana, żeby to zamakietować, że coś takiego było. Aena kupili w Zuła. Nie, przepraszam, Aena skąd innym mieli. Dromadera kupili w Zuła. I na dzień dzisiejszy Muzeum Lotnictwa w Krakowie Dromadera nie ma, oni mają. A piesa mają?
Nie, no tam są, tam jest piękna wystawa maszyn rolniczych. No, ja nie widziałem. A nie, nie tylko rolniczych, ale lokomotywy. No, lokomotywy, ale wszystko, zwierzęta w ogóle. Wszystko, co związane z rolnictwem. No, zagrody. To nie, nie, ale to jest teren olbrzymi tam. Skoro no tak, to były... Nawet motolotnie były PGR. Przy pania na wozu były. Nie motolotnie. Nie motolotnie, nie, nie było wiatrolotnie. Motolotnie to były te... Wiatrolapy, wiatroloty. Nie. A, to te... To się nazywa... No, jak to się nazywa? Giropłaty. Giropłata. Nie, jeszcze inaczej. Nie, to on ma swoje nazwy. Giro. No jak? Nie. Nie, jeszcze inaczej. No. Zapomina się. Nie, nie, wiatrakowce. Jeszcze dronów nie było. Ja wam muszę powiedzieć. Były. Były drony? Tak, przecież to Szreniawa to jest sprawa. Wiatrowe to już od dawna. Dwa lata, nie? Dwa lata. A Belfegor jest? Tam? No. Jest. Właśnie mają, no mają Belfegor, oni mają Belfegor, tak, tak. Bo nawet Sikorski chciał odkupić te śmieci. Tamci nie chcieli sprzedać i bo on jest, naprawdę to on jest wypożyczony. Tam w Szreniawie, od tego właściciela, a właścicielem to się tam jakiś modelarz stał, tylko to burza zniszczyła. Ale Robert się pochwalił, że Mielec ma Miga 17. Ma mieć, teraz, ma mieć jeszcze. Nie, jest przywieziony. No dobra, no to jak tak samo jak i... Ale skąd? Z Krakowa, z muzeum. Gdzie? Też wypożyczony. A pożyczyć to można. No ale po co w Mielcu 17? Przecież nie była robiona. Ja robiłem. Jak to robi? No, ja na 50 robiłem na 17, jak nie? Przed CD. A Tajwan to do jakich samolotów był, co? Do 17. Do 17. To z radarem był. To z radarem. No to Tajwan właśnie. Ja czytałem PFK. Pan wierzył, pana była taka szopa. Gdzie oni go wrzucili? Proszę? Biły na 50. Tak, u Bańki, Na nie wiem, który to Bańka. On jest za tym. Na Tajwanie. Tak? Na czwarty Za Zajemką za nie, nie. Jakie Zajemka z tyłu Zajemką? To ja innego Bańka. Ja pamiętam. Nie, ale jeszcze winien panu wyjaśnienia, bo pan słucha Tajwan o tego. Proszę pana... Ja wiem, gdzie jest Tajwan. Wie pan tutaj... No, ja na lotnisku pracuję, nie? Aha. Nie, ja wiem, gdzie jest Tajwan. Obecnie... A ja mam pytanie, a wie pan, gdzie jest wieża teraz? Wie pan? No to za tą wieżą. No to za tą wieżą był, tak, Tajwan? Nie, nie, nie. Jak nie? Tajwan to gdzie jest ta boczna płyta, tam gdzie jest... Była taka buda, proszę pana, drewniana, gdzie się wprowadzało Miga 17. I tam odbywało się, tylko tam był Herman na dole pod lasem, no i tam było strojenie, proszę pana, tego... Szukających. A całe strojenie... Lenartowicz tam pracował. No ja też tam pracowałem, bo mnie różnie rzucało na różne te były, no. Swój i cudzoły. Niedużo, tam był szefem całym. Nieduże. A Terlik był całym dyrektorem. Nie tam, na tej banie Terlika nie było. Nie, nie był. Terlik BKL-u był. Ja pamiętam, jak żeśmy odstawiali tam mierzy. Cały pana polegał na tym, że Terlik był kierownikiem. Była zima, strojenie, proszę pana, w zimnym pięknie to ręce drętwiały, no bo co to tego, wie pan tam. Na grupę. Wszystko ładnie się zestroiło, proszę pana, samolot gotowy do lotu, była ładna pogoda, proszę pana, słoneczna, poleciał, proszę pana, żadnych efektów nie było, bo słońce nie, bo po prostu było zastrojone w mrozie, a przyszło ciepło, no, całe strojenie diabli wzięli. Słońce zepsuło. I vice versa było. No. Ale to było. A mam takie pytanie. Ta strzelnica, co jest w tej chwili na tym, no, ten bunkier cały, co tam było strzelanie, brał pan, któryś z panów udział w tym, czy nie? To ja co pamiętam. Nie wiem, że nie wiem. No to strzelnicy nie ma, no ale zostaje, jak się mówi, jeszcze te bunkry. Jakieś idiota rozebrał tu wszystko. To, to było to w okresie Migi. No Miga i no Iskry. No Iskry i Migi były, no. Migi też tu mamy ozbrojeńca. O, co? Ty kiedyś na strzelnicy. Na tej Nie na tej strzelnicy. O co? Tyś robił na strzelnicy. Tak.
Byłem w Szczelinie. I co, jest ta Szczelnica? To były dwa. Nie ma śladu tam. Ale w tej chwili, co tam jest? Jest ta Szczelnica. Rozebrana. Nie, są wystają tylko cztery takie. No, cztery. Ja ostatnio tam pojechałem samochodem. Ja pamiętam, jak przyjechali tam mierzyć hałas. Wtedy po iskrę wstawili, popuszczali te zasłony, plandeki. Nie, bo to był wjazd, był z trzech stron, było zabudowane, no, zamknięte, tylko z przodu otwierało się otwierane, klapy, tak. Na ten, wtedy ta akurat szła ta iskra jednoosobowa. Tam jak z niej spod skrzydłowych z dwóch pociągnął tym 12-7, to ta dziewczyna spadła z tego stołka razem z tym stołem. To ta sama iskra, co w Ameryce latała? No ja nie wiem, gdzie ono się podziało, bo jedna była zrobiona, jednoosobowa. Jedna była zrobiona i jest chyba w Krakowie. Nie ma ich. Nie ma w Krakowie? Nie. Ktoś mówi, że w Krakowie jest. Gdzie? Pamiętam? Ja nie widzę. A ta iskra, co jest na tym? Przecież jest jedna iskra na lotnisku. Ale nie jednoosobowa. Aha, no. Chodzi o jednoosobową. Jeden ekremplarz tego zrobił. Poligon tutaj był, już strzelało się na pół ziemi. No. Tutaj zlikwidowany, tylko przeniesiony na dębę, tak. No dobra, a panowie, a pamiętacie jeszcze tą tarczę dewiacyjną? Oczywiście. Ale ja mówię o drewnianej, o tej drewnianej mówię. Ale którą tarczę? Dwa miejsca. Ta tarcza... Ja mówię o drewnianej tarczy. Ta jedna tarcza obrotowa, która jest tam przy... Tej, o tej, co już jej nie ma. Co przy oczyszczalni. No, to o tym mówię. Zlikwidowana? Tak, to był zabytek. Jak to jest? Że mam zdjęcia, ja mam zdjęcia z tego, jak to rozbierali, bo tam były koła były drewniane, koła były te napędy. Bo druga tarcza była koło Tajwanu, to znaczy tarcza, but, ona nie była. Za bramą, bo tam już są przyjaciele wdziany. Ale koło czyszczalni ścieków tam. No to była nie, tylko mówimy o tym o drewnianej. A druga, jak tamta była nieczynna, to była tu koło Tajwanu, po drugiej stronie drogi. Ale tamta była jaka? Była malowana, tak? Jaka malowana. Ziemia, but. Malowana, nie? Ta skala była namalowana. Nie, no to była po niemiecka, tylko ją... Tak. Nie, no bo w tej chwili mamy dwie tarcze w sumie, bo jest w sumie ta malowana jedna i druga tam koło tej wieży nowej mamy, ale to jest obrotowa aluminiowa, nie? Tylko, że... No tej stare nie ma wcale, co było przed... Ta też zawalona jest, bo to też było... Nie ma. Ale to ma to, że to się poszło do jakiegoś... Wszystko było miedziane, betona, procyny napędowe, to wszystko... To był zabytek. Mam zdjęcia z tego, jak to rozbierali w karnawale. Tam Niemcy robili to. No, mogę wam na ten raz pokazać zdjęcie, jak właśnie do tego, to naprawdę mówię. Jest na co popatrzeć. Pamiętam, jak remonty były. Nie, to drzewo już zbutwiało, to tak mówię, to już groziło zawaleniem. Ale to była ta radiostacja stała tam koło 24. Ten budynek chyba już teraz zawalili, bo tam się tarapata rozbudowała. A to była latarnia. Latarczy. Dla tarczy. No. Niemcy wybudowali przecież. Ta była dla tarczy. Tu co Boryś Ciubiany kierownikiem był? A Niemcy robili? Tak. Tarcze ty więcej do... Za Niemcy. Po wojnie jeszcze były też używane. No ale też nie był, nic nie robił. Jaka były remontowane? No starantki się ciągnęły. No ty to nie? Ciągnęły, ale dewiacja robiłeś? Nie. Tam było trzech i innych od tego. Tak, ale był też taki, mam mapy, którego jeszcze doszkalali. Właśnie z okresu wojny. Teren lotniska i tutaj nie. Brakowało jednego na chorobowym. Zeskanowany ten mapy. Ja jeszcze ze wspomnień... Nawet działko przeciwlotnicze widać na tej mapie. Spotkanie z generał Oliwaj przyjechał na poligon, to w stanie wojennym było. Na poligon przyjechał, był tam na poligonie, tam gdzie w tej dębie się pościelali i chciał zwiedzić Mielec. I zamówił przyjazd do Mielca, bo nie był w Mielcu, tak, no i myśmy weszli, już na cyklu byliśmy w centralnej i przyszliśmy i to taka speszuda maśka, nie? Wstała, ten wstał, nie? I ona przedstawiła, kolega, nie? Wróbel jestem. Jasiu. Tak Kaziu przytrzymał. Jasiu wróbel. Lepszy wróbel w garści jak kanarek, no tak.
I myśmy weszli, już na cyklu byliśmy w centralnej i przyszliśmy. I taka speszuda Maśka nie wstała, ten wstał. Nie? I ona przedstawiła. Kolega. Nie? Rubel jestem. Jasiu. Tak Kaziu przytrzymał. Jasiu Rubel. Lepszy wróbel w garści jak kanarek dodaje. Co wiozę? Kierownik, wiózł panie ze sobą. Radził. A on mówi, Słolaski, nie widzisz co wiozę? A na drugim siedzeniu w Iskrze było się jakaś tam aparatura. Siedziała. No i wyleciał i już nie wrócił. A ja mu maskę jeszcze... Bo nie chciał, do Waldka Łojeskiego? Nie chciał maski wziąć. Ta maska została. Wypuszczał go. Bez maski powiedział. Ten no. Waldek jedną podszymkę wyciągał pod koła, a drugą Smolis. Deszcz padał taki wyleciał. I Waldziu właśnie trafił wtedy i wyciągnął to. A ja trzymałem Antka za ster, żeby nie dmuchnął tam tego. I to było ostatnie słowa Słonowskiego. Nie widzisz Waldziu co wiozę? Ale kolego kochany. Po tym mówił. Ty coś mylisz. Nic nie mylę, pamiętam tak całe ty życie. Coś mylisz. Słonowski przecież nie zginął w locie z Mielca. Tylko do Mielca, ale wylatował. Nie lądował z Mielca. Ja mu maskę pchałem jeszcze. Nie lądował w Warszawie. Słonowski leciał na Utyncie do Warszawy z Mielca, ale nie przyjmowali, bo pogoda była matka i zawrócił. I wracał do Mielca. Widzisz, jasne. Teraz tak jeszcze. Do Warszawy. Do poniedziałek. A potem po nie pan wysłał swojego trumnę. Tylko zawrócił za Radomie. Kierownik wysłał mnie po jego trumnę. Na zbierali go w Cekoblaszaną tą skrzynię. Pan kierownik mi wysłał tego. Tadeusz, pamiętam, mnie coś opowiadał o tym Lipczyński. Nie wiem, panowie go znali. Nie później przesłuchiwali. Dlaczego nie wziął maski? W Radomiu. Jakoś tak się spotkali w Radomiu. I on właśnie opowiadał o tym, ja no cóż, trzeba ci pomóc czy coś, myślę parę, żeby tak, nie, no nie. Ja jestem najmłodszy, no. Idę na koniec. To jeszcze wiek trzeba też powiedzieć? No, to proszę przedstawić, mówię i ty i potem. No, teraz już można mówić, tak? No można, no. Mirosław Mikołajczyk, nie Wojtek, tylko Mirosław Mikołajczyk, z Warszawy, 25 rocznik, to jest 91 lat. Od 1939 roku jestem Mielcu. Już jestem Mielczaninem, nie ptokiem, tylko psokiem. Dobra, proszę dalej. Zacząłem w wojsku od 50 roku, Lechociński Roman. Później po wojsku wyższym zacząłem pracować w aeroklubie, w tym w szkole szybowcowej. Później byłem znowu na WSK jako mechanik pokładowy. Też mnie rzucali wszędzie, gdzie byłem, i w Turcji, i w Syrii, na wykładach rok czasu w Turcji na gwarancję siedziałem. Później wróciłem, no dokończyłem latanie i na tym się skończyło. Dobra. Proszę dalej. Pilot jestem. Nazywam się Drozdowski Franciszek. W WSK zaczynałem pracować od 51 roku, kiedy jeszcze był remont samolotów jako młody chłopak. Pracowałem na różnych wydziałach, przechodziłem różne etapy. Później w którymś, nie pamiętam, w którym to roku było jakoś, pojechałem do szkoły na szkolenie samolotowe do Wrocławia. Wtedy jeszcze Centrum Wyszkolenia Lotniczego było we Wrocławiu. Tam skończyłem podstawowe, wróciłem do Mielca. W Mielcu jeszcze rok klubu nie było wtedy. Dojeżdżałem na w sobotę, na niedzielę do Rzeszowa, rok klubu rzeszowskiego. Tam się przeważnie nocowało na świetlicy w aeroklubie na tym, na Starym Mielcu, na Starym Rynku to było. Później z kolei latałem w aeroklubie, przechodziłem różne etapy, pracowałem na zakładzie, też na różnych etapach i różnych stanowiskach, od mechanika
prawda, a skończyłem jako pilot doświadczalny, przechodząc różne też przeszkolenia. I jako pilot doświadczalny WSK Mielec przeszedłem na emeryturę. I to była cała moja kariera. Dobrze. Proszę dalej. Nazywam się Franciszek Kaszuba. W Mielcu rozpocząłem pracę w 1960 roku. Zaczynałem swoją karierę w Mielcu jako mechanik sprzętu. Następnie przez różne stanowiska brygadzista, mistrz. Następnie uzyskałem uprawnienia mechanika pokładowego. Latałem w lotach, oblotach, przelotach, w lotach próbnych. Na koniec swojej kariery byłem prowadzącym próby seryjne samolotów. Ale to działał pan cały czas gdzie? Cały czas w Mielcu. Na WSK, tak? Cały czas w Mielcu, na WSK i ponieważ na lotnisku jest tylko dwa hangary, to raz w jednym hangarze pracowałem, raz w drugim. Dlaczego? Na tym. Dobrze, dobra. Proszę bardzo. Wojnak, blisko Władek Florek, do Mielca, do WSK, zostałem przyjęty w 1953 roku. Później tak, służbę wojskową odbyłem w Zamościu, w TSWL-u. Później po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, na migach jeszcze, ponownie zostałem przyjęty do WSK Mielec na Wydział 57, to był start. No, jeszcze za kierownika Słorowskiego. No i później pracowałem na starcie 9 lat, gdzie zrobiłem uprawnienia już cywilne mechanika lotniczego. Później przeniosłem się do działu obsługi posprzedażnej, to był serwis, i tam pracowałem do odejścia do emerytury i jeszcze mogę się poszczycić, że do dzisiejszego dnia mam wartą licencję PAT-66. No tam musiała być. A PAT-66, to pewnie. No jakoś tak się złożyło, że byłem na wszystkich kontynentach. No. Jako serwis, jako serwisan, nie? Przy obsłudze ANA 2 dromaderów M15. Dobrze. No. 20 minut? Tak. Nie. Ale no to tak. Nazywam się Jan Misiek. Rocznik 1928. W wojsku służyłem jako mechanik lotniczy po szkole lotniczej w 7 lotnictwa bombowego. Po 3 lata służyłem w wojsku i wróciłem i skierowany zostałem do Mielca w 1952 roku. I jak z początku pracowałem jako uzbrojeniec, bo akurat tak było potrzeba. A później na arenach jako mechanik lotniczy. Dobra, proszę. Najmniej znana postać chyba. Tadeusz Pakuła, urodzony 1933. W Zamościu. Maturę zdałem 1952. Państwowa Szkoła Przemysłowa się nazywała. Po maturze na studia na Politechnice Warszawską. Wydział Lotniczy. Skończyłem Wydział Lotniczy w 1956 roku. I dostałem nakaz pracy do Mielca. Do WSK Mielec. Zostałem zatrudniony jako technolog na starcie. Od razu to starcie było. No, bratnia dusza. No i kierownictwo doszło do wniosku, że jako konstruktor byłem, wyszkolenie miałem. Politechnika, nie było latania, nie? Ale doszły władze, że konstruktor będzie miał jakieś pojęcie o lataniu większe, to będzie lepszym konstruktorem. Grupę konstruktorów aeroklub przeszkolił na pilotów. I różnie to było. Jedni kończyli, mnie się tak podobało to latanie, na samolot, no od razu na samolot, że zdradziłem zawód konstruktora
na korzyść pilota. Także najpierw miałem licencję samolotową, później spróbowałem szybowców, jeszcze bardziej mi się podobały szybowce. No i tam po kolei doszkalałem się, tak powiem, instruktora drugiej klasy pilota zawodowego, pierwszej klasy pilota zawodowego. Pracowałem, a w pracy technolog, kierownik sekcji technologicznej, następnie zastępca kierownika wydziału, kierownik wydziału i szef personelu latającego, to się nazywało. Bo tak, taka była. Więcej. 40 lat przepracowałem na tym samym hangarze. Znaczy jednym z tych dwóch. Cały czas. Nie zmieniałem. Na emeryturę odszedłem po 40 latach pracy. I jeszcze. I wspomnienia zostały, tak? Proszę. Wspomnienia zostały. Tak, wspomnienia zostały. No. Czasem spotykam się, jak ktoś opowiada ze mną, jak ja jestem teraz bardzo no, pracowali, a tego już nie pamiętam. Mimo, że to tak niedawno było. No w zasadzie najdłużej to może ja powiem. Od 40 roku ubiegłego wieku zacząłem pracować w Fruksewek Mielec. Po dwóch latach to w 1942 roku 100 chłopaków zabrali i wwieźli nas do Oranienburga, do zakładu Henkelwerke. Tam żeśmy mieli 3 miesiące niby się szkolić, bo chcieli robić w Mielcu Henkla 177, ciężkiego bombowca. Tymczasem więc w tych czasie zabrali Niemców do wojska. I na to miejsce wsadzili nas. I znalazłem się na lotnisku. W 43 roku. I od 43 roku do 45 byłem w Niemczech. Właśnie tam u Henkla. Wróciłem w 45 roku. Zacząłem pracować na zakładzie. Po pół roku zabrali mnie do wojska. No i miałem prawo jazdy zrobione. I w czasie poboru miałem iść do Zamościa, tam do szkoły lotniczej. Tymczasem nie przyjechał żaden z kupców tak zwanych. No ale jeden z poruczników spytał się, czy mam prawo jazdy. Ja powiedziałem, że tak. No to już daj. I zabrał mnie. Zabrał mnie z drugim kolegą, tak samo z Mielca tutaj. I znów mnie podciągnęli do Szczecina, ale do 9 pułku czołgów. Skończyło się z lotnictwem. Przez te 3 lata właściwie, do 48 byłem tam w wojsku i wróciłem do Mielca. I tak jak zacząłem opowiadać, na sam jeździłem trochę samochodem, a potem w 48 roku znów spotkałem się na lotnisku. Robimy to przy tych CSS-ach. Potem były remonty jaków, remonty samolotów poniemieckich, Storcha, Waje, francuską Kodrona. Potem skończyło się, przyszły remonty samolotów, jaków i peszek przez dłuższy czas. A w międzyczasie jeszcze przed tym robiliśmy Dakoty i robiliśmy Litki dla wojska. Remonty jeszcze były i przebudowy. Jeszcze peszki były tutaj. A to ja mówiłem o peszkach, tak. To się nie zapomina, proszę sobie, takich rzeczy. Bo to były generalne remonty, silniki szły do Rzeszowa, aparatura szła też po różnych zakładach, wracały remontowane peszki, odprowadzali do wojska. Znaczy wojsko przyjeżdżało
tak samo jak po Dakoty i Lytki, tak samo po te wojskowe samoloty. No a potem w międzyczasie jeszcze jeden z mechaników, który latał na Kodronie, złamał nogę. No i tym sposobem wybrali mnie tam na mechanika pokładowego do tego Kodrona dwusilnikowego. Piękna, zgrabna maszyna była. Lataliśmy z pilotem Lechem, który już nie żyje, który wrócił z Anglii. No i potem częściowo w aeroklubie tak samo byłem zaangażowany i pracowałem na starcie. Do 90 roku, 50 lat wspólnie właśnie, od 40 do 90. No i poszedłem na emeryturę, też byłem dosyć sporo za granicą. W różnych Anglii, we Francji, w Portugalii, Afryka tak samo, parę razy. I na tym się skończyła moja praca w zakładzie. Działalność. Tutaj jeszcze jedna uwaga. To jest jeden z uczestników pierwszej grupy WS Kamieniec, która uruchamiała usługi Agra na terenie Afryki. I tutaj w tym towarzystwie jest dwóch takich. Frajor. Franciszek Rozdowski. Mój pilot. Jako pilot. Jak mam z grupy. W pierwszym i w drugim przelocie. Ale mówimy o pierwszym. Tak. W początku, bo to jest między innymi do tego zjazdu. To jest powód zjazdu agrolotników, to jest rozpoczęcie usług agro za granicą. Jak mam na liście 26 pilotów mechaników, to na dzień dzisiejszy nieskreślonych z tej listy zostało 6. I ja nie utkwił jeden moment, że chcę powtórzyć. Odbywało się takie zebranie duże w USK na sali. Aha, nie, jeszcze wcześniej powiem. Między innymi Tadeusz Stępczyk był taki. No, też powiem. Wyróżniający się lotnik. Czy to jest, mówi o mąż pani Stępczykowej, tak? Tak. No nie, ja pani Stępczyk znam, pilot. To jest tak. Ojciec go chwalił. Tak. Była taka właśnie historia. Było zebranie duże, był generał Jagiełło na tym zebraniu, tam generalica, dyrektorzy, prezydium. Otwierał to zebranie Słonowski, Zbigniew Słonowski, świętej pamięci. Otwierając to zebranie, powitał. I na początek ogłaszam, że zginął nasz kolega, pracownik, zginął tragicznie, śmiercią tragiczną, i proponuję uczcić Tadeusz Pakuła. Proponuję uczcić jego pamięć minutą ciszy. A ja siedzę. Ja tu jestem. Przepraszam, Tadeusz Stępczyk. Przejęzyczył się. Tak, przejęzyczył się. I wszyscy mi gratulowali. Zapowiadali, nie gratulowali, tylko że długo będę żył. Tak bywa podobno. To teraz ja jeszcze coś dodam. Mój ojciec pracował w dziale szkolenia. Jak przychodzili ci inżynierowie z tego, z Warszawy, to ojciec ich rozmieszczał po różnych działach na szkoleniu. Pan pewnie go też znał. I Stępczyk przychodził, ojciec mój bardzo wysoko cenił Stępczyka. On przychodził nas do domu nawet, do mieszkania, w 9 bloku mieszkałem.
I wtedy ten Stańczyk coś tam mówił o lotnictwie i mnie się też spodobało to lotnictwo, zresztą pochodzę z Białej Podlaskiej i tam wszyscy w lotnictwie PWS-ie pracowali, jak tu babka moja mówiła, jeszcze wszyscy w samolotach robią. No i ja strasznie chciałem dostać się na start. Ojciec mi odradzał, ale jakoś Stępczyk tam w coś powiedział, żeby niech przyjdzie, coś tak tego. I ojciec się zgodził. Puścili mnie na start, tak znajomościami troszeczkę. Słonowski mnie przyjął i wtedy to było, zaczynał się wtedy produkcja Antka. Dlatego mnie przyjął. I przyszedłem na start, już jeden Antek już był. I to była wersja trójka była, 003. Pytam się Kusaka, bo taki ze mną był, gdzie jest reszta tych samolotów? A pierwszy, drugi już był? Nie, to na łamanie poszedł ten jakiś na inne. Na próbę, jeszcze przyszło dwa. Pierwsza seria miała 5 sztuk, druga seria też miała 5 sztuk i trzecia seria też miała 5 sztuk. I wszystko to robiła brygada Smolisa. Było nas 7. Franek. 7 było. Ja na 4 pogrzebach byłem, na twoim jeszcze nie byłem i tego. I od tamtej pory pracowałem na starcie. Ja miałem przyjemność pierwszego Antka rozbierać na dwójce, na 50. Wydziale Kadłub. Według tych detali robiliśmy oprzyrządowanie. Pamiętam, ten Antek był... Antek się zaczynał. ANA. Ty opowiadasz, jak numery tego. ANA. To był jeden z pierwszych Antków, który był rozebrany i później złożony z powrotem. I ten Antek latał długo. Miałem później przyjemność w Krośnie z tego kadłuba wyrzucać z szkoli spadochroniarzy do 6 Pomorskiej. Ja przyjąłem po wojsku i przyjąłem po wojsku. Dobrze, pan Krupa. Dobrze, to... Na końcu, bo ja mam podsumowanie. Dobra, proszę bardzo. No to jest... Ja się może przeniosę, przepraszam, że pan... Dobrze mówię, no. Nie masz podsumowania, to ja... No, proszę. Nazywam się Józef Duszkiewicz. Mam 78 lat. Pracę rozpocząłem mając 15 lat. Pracowałem na wydziałach mechanicznych, na wydziałach na dwójce, na montażu, na samolotach. Skończyłem 18 lat, pojechałem na szkołę szybowcową do Ligoty Dolny. Wróciłem jako pilot trzeciej klasy, latałem w Euroklubie. Później skakałem na spadochronach. Później jak poszedłem do wojska, zrobiłem uprawnienia instruktora wojsk powietrzno-desantowych. No co tam. Później wróciłem z wojska, przejąłem spadochroniarnię. Zająłem się sprzętem ratunkowym na WSK Mielec. Oczywiście reaktywowałem sekcję spadochronową. Wykonaliśmy wiele skoków. Muszę się pochwalić, że bez wypadku. To co tam jeszcze? Później jako mechanik pokładowy mam 16 tysięcy startów wylądowych na ENIE. Zaliczyłem wiele krajów. W Afryce chyba 16 razy, 4 w Iranie. Na emeryturze dalej pracowałem. Byłem w Hiszpanii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech. No, jako? Jako mechanik. Jako mechanik. Jako mechanik. A jako mechanik pokładowy latałem na ENIE, na Agro, na przelotach z różnymi pilotami. No i w różnych krajach. Dobra. No proszę. Jerzy Łukasiak się nazywam, mam 79 lat. Skończyłem techników budowlatowców w Mielcu, potem TSWL w Zamościu. Potem pracowałem jako konstruktor, technolog na WSK, a później, ponieważ pochodzę z rodziny... Ale technolog gdzie, jeśli można? Na aparaturze paliwowej. Potem, jak powstał Antek, zacząłem to robić, to wkręciło mnie to strasznie i pomógł mi tam ojciec trochę. Wkręciłem się jako do tej pierwszej Antków, jak się zaczęły robić. Jestem jedynym żyjącym mechanikiem, który od pierwszej serii Antka pracował. Wszyscy nie żyją. Przepraszam, ja. Nie, pracowałem w Smolisa brygadzie. Nie, ja pracowałem właśnie na pierwszym samolocie. Tak. No i to skończył pan działalność jaką? Jako? Stowarzyszenie, byłem prezesem Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez Cudzoziemców. No wiem, ale to co to ma wspólnego powiedzmy z umieszczeniem?
no musi pan zdać. To nie może to nikto nie może kontynuować, przeciągnąć dalej? Nie, no bo... Nie chcecie, powiedzmy, nie chcecie... Organizacja się skończyła. No. To już nie ma organizacji, nie jestem. No i co, i chcecie zakończyć działalność w ten sposób? Wszyscy? No nie ma lokalu. No dobra, no ale lokal jest, no to na razie... To nie jest, lokal, jest lokal stowarzyszenia. Nie, to stowarzyszenie, jest. Tak, to mamy razem, nie, razem do spółki z... A my mówimy na Krzywy Ryj, też chodzi. Z Kubnikami, no. Na żołnierzami. No żołnierz, no, no. No ale żołnierze jako tak chyba nie ma już, nie? No oni jeszcze działają do grudnia, będą tak samo, bo już też mają dość. Mm-hmm. Powymarły przecież ludzi, kompletnie. No ale co wy panowie na to? Jesteś, no nie, no się pogodzić z tym. No ale jak to się pogodzi? No nie pogodzi się. No, jest to... taka sprawa, proszę panów, że no rzeczywiście nie ma gdzie. Aeroklub koniecznie chce, żebyśmy poszli do Ujczyka tam, do tego domu, którą ma Urząd Miasta i wszystkie organizacje mogą tam proszę ciebie ten, działalność zacząć. Gdzie to? Ale lokal? Nie, to jest, nie wiem. Na rogu samym przy rynku. Jak się z rynku jedzie w kierunku osiedla? No, wie, no to po prawej stronie tam jest biblioteka teraz. Tak, po remoncie jest ten dom jest. No i tam mają lokal. Lub sobie możecie wyobrazić, to w Corso się, bo ja tam nie byłem jeszcze. Okazuje się, że ten lokal ma 42 metry kwadratowe. Ale że tam jest kuchnia, że tam jest proszę ciebie szafki, że to, że dla wszystkich orientacji to będzie sobie myślę na 42 metrach, tak? 42 metry. To ja mam mieszkanie 47, no i mam dwa pokoje. No dobra, słuchajcie, ale to polega to na tym. W ogóle to jest wejście na mostowe podwórka tam od tyłu, bo ja tam byłem wtedy, było to otwarcie tak. Tego. Jest wejście od tyłu, tylko że to polega na tym, że każda organizacja się zapisuje na przykład. My we wtorki od 10 do 15, do 17, my w środy, my w czwartki, my w tego. No, jakaś rezerwacja tego. To nie jest tak, że umawiamy się i przychodzimy i mamy do dyspozycji, tylko no, jakoś to tam się trzeba dogadywać między sobą, nie? Wiadomo, jedni się spotykają rzadziej, drugi się spotykają. No ale z tego, co ja tam słyszałem wcześniej, to tutaj Lawa najlepszym rozwiązaniem jest jednak to miejsce tutaj, nie? Wszędzie macie blisko. No, tam nie ma, ja nie chcę jechać, autobusy nie będą chodzić, jak za darmo teraz. Jak pan widzi, tutaj po twarzach, to każdy ma ten i wszyscy prawie to za okolicy są. No, tak, to jest właśnie tutaj, jeden jest zasłużony, ja bym powiedział. Proszę? Jest jeden jest zasłużony. No, nie, to jak tam i tak samo. Począwszy od, no wszyscy. No jedynie, no, Jurek... No ale słuchajcie, bo ja, no, o co mi chodzi, no, ale na przykład no, organizacja kończy, ale nie możecie od was ktoś, żeby się podjął tego na przykład, żeby klucze, no, czy pan na przykład, nie, jako organizacja, tak, ale przepisać na co inne, no, żeby dalej korzystać z tego. Bo przed nikt was do tego nie zmusza. Czy pytanie, czy zmusza was ktoś do oddania tego lokalu w tej chwili? Czy sami no, po prostu rezygnujecie? No, zgodnie z tą umową, dostałem wiadomość, że trzeba oddać, zlikwidować ten no, szyld tak zwany, co byłem przecież, zebrać to wszystko, bo organizacja się już rozkończyła. No, no jak pan skończył, to proszę pana, to trzeba się... No dobrze, skończyła się organizacja tych poszkodowanych, tak? Ale czy... Słuchajcie, przecież wy możecie no, zawiązać jaką organizację, przecież wy jesteście jako seniorzy lotnictwa. My jesteśmy w Miłosierku Ziemi Mieleckiej, przecież tak samo. No. I w aeroklubie jesteśmy. Sekcją, no, no wiem o tym, no zgadza się, no. No i, znaczy słuchajcie, no, sekcja historyczna aeroklubu, no nie można mieszać, bo zaraz powiedzą, no to jest miejsce w aeroklubie, nie? No to, ale to nie o to chodzi przecież, nie? No wiesz, że tam myśmy tak w lecie, to czasami tam żeśmy mieli parę lat temu. Ja wiem o tym. Ale chwileczkę, jeżeli tą działalność zakończysz, tak? No. Kto, czy i ten, że tak powiem, jeszcze ktoś tutaj jest, tak? Kto tu jeszcze jest? To jest skazana, górnicy są. Kto? Górnicy. Górnicy, tak. Jeżeli oni też do końca roku tylko? Oni chcą tak samo do końca roku być. Dobra. No. I teraz tak.
Można się z nimi dogadać, że my też będziemy z tego korzystać? Rozmawiałem z kazaną. Oprócz tego, przepraszam, jeszcze tak. Jeżeli w końcu roku też zakończą swoją działalność górnicę, tak? To co? Tutaj zostanie, że tak powiem, puste mury i zamkną to? Nie to można jest, tego... Czy to jest w ogóle to jest własność, miasta? Tak? To jest własność Urzędu Miasta. No dobrze, a Urząd Miasta z tym tą piwnicę koniecznie potrzebuje? Słuchaj... Ale dobrze, ale mam pytanie. No nie, bo ja panu kiedyś przez telefon żeśmy rozmawiali. Czy... Z kim pan rozmawiał w mieście na temat tego lokalu? Z kim pan rozmawia cały czas? W Urzędzie Miasta, tam w sekretariacie, w tym drugim budynku, gdzie jest ten, za policją tam. No, i z kim pan rozmawiał? No, z taką panią, która akurat ma pod opieką to wszystko. Nie, jak się to pani? Słuchajcie, no nie, można nie porozmawiać. Nie pamiętam, proszę pana. Bo tym bardziej mówię, nazywa. Przecież wy jako tako za tym nie płacicie nic. Płacicie czynsz za to i za jakieś... W zasadzie nie płaciliśmy. No to dlatego mówię, no i teraz pytanie, czy oni, teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy oni z tym lokalem mają w ogóle jakieś pojęcie, na co przeznaczyć czy coś, nie? Bo może by na przykład zamykają lokal na cztery spusty, ktoś tu sobie zrobi schowek i do widzenia. A to nie zobowiązanie. No, bo jakiś magazyn zrobił, no. Słuchajcie, to nie jest, mogę, ale to nie jest przecież jakiś lokal tutaj, że to jak to się mówi, no, jak to się mówi, super warunki czy coś, tylko taka, no, powiedzmy, nora taka w piwnicy, no nie tak jest? Wam to starczy, by się spotkać, powiedzmy, te dwa razy, raz w miesiącu, no nie tak jest? Konduktor od razu, mandat tego, a taki facet siedzi przy oknie, aha, Darkowski się oderwał, panie, daruj jej tam tego, taka bidna kobicina, a siedzi przy oknie facet, tak jakby każdy chciał darować tego i tak, że na tego Darkowskiego. A Darkowski tak patrzy na niego, a była pęknięta szyba, tak? A przed chwilą jak pan szybę rozbił, to nikt nie mówi. A ponieważ jechała grupa w całym tym wagonie, nie, do Suna Suna, ze Szczecina i od razu to. I to konduktor od razu na pierwszej stacji szokiści i jego prowadzą. A Darkowski uchylił okno i tak mu ha, 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 a ten miał parasol i w tę szybę, jak huknął, szybę rozbił. Bo Darkowski zamknął. Jak on to opowiadał i te chłopaki ze Szczecina, no to ubaw był niesamowity. A z Darkowskim żeśmy mieli pierwsze z tego, to właśnie w Afryce, że, bośmy tam w Egipcie, on latał na Gawronie, a my na randkach. No. Wtedy jeszcze latał ten Stasiu Kopacz, tak. Darkowski. Później, kto tam jeszcze był? Pięć było tych samolotów. Pięciu, ale zapomniałem wszystkich. No, jak chcesz dokładnie wiedzieć, to ci powiem. No. A nie, to ja musiałbym komputer mieć ze sobą. Nie, ale jeden później zginął. Wagner się nazywał, czy coś takiego. Taki był. Wagner, tak, był taki. Ale to tego nie... Ja to tam dużo. Nie wiem, ale mówię o tamtych czasach, 67 rok. No. Wiem, 50 lat temu. Krótkie lotnisko było i Szczerbin. Szczerbin. Tak, no, w Szczerbinie. To lądowisko. Tak. I oni ledwo się wydrapali tam, cholera. A myśmy latali na Antkach tam, no. Widzisz tam? Aleście zjechali świata, no. Dużo ludzi. Najdłuższe lądowisko tam wtedy w Afryce, cośmy mieli, to najdłuższe miało 330 metrów, to Salahat. A tak to wszystko było krótsze. No, nie wiem tam. W 92 roku, jak byliśmy w Iranie, myśmy to po raz tam wtóry zaczynali. Tak. Iranka, która miała 9 lat wtedy. I tam się gdzieś zaprzyjaźnili z jakąś załogą, gdzieś tam chyba w rejonie Shirazu. I ona teraz gdzieś się dowiedziała, przeglądając w domu zdjęcia, była na Węgrzech, bo ona aktualnie jest jakimś reżyserem filmowym. Była na Węgrzech na jakimś tam spotkaniu.
coś tam wspomnieli i ona sobie przypomniała, że tu w Polsce byli tacy i tacy, nie? I przyleciała do Polski i zaczęła szukać Wojtka Sputo i tam jeszcze, zaczęła szukać tych ludzi, z którymi rozmawiali. No nie mogła znaleźć, bo oni nie żyją, obaj, nie? Ale znalazła innych, nie? Którzy ją tam obwieźli. I ona się dowie, między innymi powiedzieli jej o tym zjeździe agrolotników i ona powiedziała, że ona musi być. Tak, i to jest ta osoba z Irazu. Tak, i ona będzie, już bilet kupiła, nie? I teraz nam gwoździa zabiła, bo ma film zrobiony w Polsce i tam jeszcze chyba z tego Iranu jakieś wspomnienia i to jest 70 minut tego i nie wiadomo, gdzie to puścić. No to i tak lepiej jak opowiastki Szaniawskiego. Doszliśmy do wniosku, że chyba ten film puścimy w Atenie. Kto będzie patrzył w talerz, to w talerz, kto na ekran, to na ekran. No ale to później, ale nie na początku, później. No nie, bo tak, już tak, tam nad talerzami ludzie ciągną. Znaczy, ale tam nie będzie. Telewizja irańska nagrała film z Jędrzejkiem. A jakby to nie jest wielki problem. Zrobić proszę ciebie płytki i każdemu dać płytkę. Prawdopodobnie to się tak skończy, że ona udostępni ten film. No, ale to jest jej, najlepiej trzeba prawo... Płytka kosztuje 3 zł, za 3 zł kurczę na ten papu. Płytki to już jest dzisiaj przeżytek, no to co? Jest prostsza sprawa, wrzuci w internet. W internet, no ale to... Ale nie każdy ale ma internet. Ale poza tym internet to jest, Jurek, ogólnodostępny, a płytkę no... No dobrze, ale każdy rozmawia, pan mówi o ludziach młodych, a ludzie starsi no, żyją troszkę no, innymi realiami. Ja no ale ja mówię, ale... Się znamy problem polega na tym, jeżeli to zostanie udostępnione, to jest żaden problem, żeby sobie żyć, wypalić ja mało kredytu. Zdrowie to udostępnienie. Ja być może, że ona to udostępni. Raczej wszystko na to wskazuje, ale to trzeba z nią rozmawiać. Ciebie to na pewno będziesz miał ten film. Pewnie będę.